Witam Państwa jak zawsze bardzo, bardzo serdecznie. No i dzisiaj chciałbym, zgodnie z obietnicą, kontynuować temat polskich korzeni w Świnoujściu, to znaczy polskiej obecności w naszym mieście. Już poprzednio mówiłem Państwu, że w wyniku, powiedzmy, też pewnych gospodarczo-politycznych przemian w Niemczech, ten napływ Polaków na te tereny, Pomorza, w tym również, powiedzmy, Szczecina i naszych wysp tutaj, no, zintensyfikował się, drodzy Państwo, w drugiej połowie XIX wieku. No, wtedy to właśnie zaczynają tutaj w szerszym zakresie dopływać Polacy i nie tylko robotnicy rolni czy sezonowi robotnicy, prawda, tutaj do gospodarstw czy do zakładów jakichś, ale również, drodzy Państwo, na stale osiedlają się ludzie z tak zwanej średniej klasy, a nawet, nazwijmy to, z takich wyższych warstw intelektualnych i społecznych. I tutaj właśnie przykład chciałem podać rodziny Rogozińskich, drodzy Państwo. To jest dla mnie jakiś taki symbol pokrętnych, niezwykle pokrętnych, skomplikowanych dziejów polskich tutaj w naszym mieście, w Świnoujściu. Drodzy Państwo, w końcowych latach, w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku, a konkretnie w 1893 roku, też niejako w poszukiwaniu swego miejsca w życiu, w Świnoujściu znalazł się młody człowiek, Julian Rogoziński, pochodzący z Wielkopolski, konkretnie z Wolsztyna, tam się urodził, drodzy Państwo. No, urodził się w rodzinie, których można określić jako rodzina szlachecka. Drodzy Państwo, to korzenie były tego rodu Rogozińskich z Rogoźna. Drodzy Państwo, no i tenżeż młody człowiek, doskonale wykształcony, kończył Politechnikę albo Techniczną Wyższą Szkołę we Wrocławiu. I tutaj, drodzy Państwo, w 1993 roku wylądował w Świnoujściu i zaczął się krzątać wokół tego, że początkowo pracował jako inżynier w różnych tutaj firmach, a później w 1896 roku założył własną firmę zajmującą się budownictwem morskim i budownictwem lądowym. Ta firma nosiła nazwę Rogoziński, drodzy Państwo, J. Rogoziński, no a miejscowi Niemcy nazwali ją Rogo. No bo to skrót, prawda, od tego. Drodzy Państwo, i tenżeż Rogoziński w tym czasie trafił w taką szczególną lukę, a mianowicie nie było tutaj żadnej porządnej firmy, a potrzeby w zakresie budownictwa tego wodnego były bardzo duże. Otóż Świnoujście w końcu na przełomie XIX-XX wiek rozwijało się bardzo intensywnie jako port wojenny, ale też jako port cywilny. Drodzy Państwo, i tutaj roboty wykonywane przez Rogozińskiego trafiały, drodzy Państwo, na podatny grunt. Pakiet zamówień, żebym się nie zamykał. No i muszę powiedzieć, że dziełem firmy Rogozińskiego jest wiele, wiele obiektów portu świnoujskiego, między innymi ten mały porcik, tam obudowa małego porciku i pogłębianie przy latarni morskiej, również na terenie basenu północnego, drodzy Państwo, nabrzeża tutaj wzdłuż wybrzeża Władysława IV, umacnianie tych nabrzeży, ale również, drodzy Państwo, na terenie portu wojennego uzbrojenie, bo tam z czasem
przejęte te zostały tereny przez marynarkę wojenną Kriegsmarine niemiecką, uzbrajanie tych terenów dla potrzeb niemieckiej marynarki wojennej, to było dziełem firmy Rogozińskiego. W ten sposób skromna, mała firemka założona przez pana Juliusza stała się jedną z czołowych firm zatrudniających faktycznie obok basenu chyba północnego, czyli na, no, stoczni, to była tak zwana stocznia miejska, drodzy Państwo, to jego firma stała się drugim co do wielkości zatrudniającym przedsiębiorstwem w Świnoujściu. Co było charakterystyczne też w działalności pana Rogozińskiego? Otóż, drodzy Państwo, ten człowiek w domu rodzinnym swoim utrzymywał w dalszym ciągu polską tradycję. Tam się mówiło po polsku w domu, drodzy Państwo, tam dzieci były wychowywane po polsku, no i oczywiście tradycja polska była najbardziej żywą, najbardziej trwałą w ich domu. Między innymi też tenże Rogoziński, drodzy Państwo, stał się sponsorem i stałym takim wspomagającym dla polskiej społeczności katolików, drodzy Państwo. Kościół na Piastowskiej, na ulicy Piastowskiej, pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Stella Maris, był jego podopiecznym niejako, drodzy Państwo. Między innymi spotkałem się z takim kalendarzem wydanym przez Kościół, który był sfinansowany przez Rogozińskiego. Również kościelna szkoła, na rogu dzisiaj jest też tam szkoła podstawowa, drodzy Państwo, ta szkoła kościelna, Kościoła katolickiego, była cały czas wspierana finansowo przez firmę Rogozińskiego. Tenżeż przedsiębiorca działał tutaj, drodzy Państwo, konkretnie do 1928 roku, w którym to roku umarł, drodzy Państwo, a firmę przejął jego syn Józef Rogoziński, który to, drodzy Państwo, naprawdę z dużym powodzeniem działalność firmy kontynuował. Dalej były te właśnie zlecenia nie tylko, drodzy Państwo, w samym porcie świnoujskim, ale również poza Świnoujściem, między innymi i w Wolgaście, i w Anklamie. Roboty związane z budownictwem wodnym prowadziła w zasadzie wyłącznie firma Rogozińskiego. Również roboty drogowe były realizowane przez tą firmę. Drodzy Państwo, oczywiście jako przystało na nowoczesną firmę, była doskonale wyposażona w sprzęt techniczny, w miarę nowoczesny wówczas, zgodny z ówczesną technologią i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, i tak samo jak w domu rodzinnym Juliusza Rogozińskiego, również ta polska tradycja, drodzy Państwo, i ta polskość była utrzymywana w domu Józefa. Do tego stopnia nawet, że no, tam się nim nawet gestapo zaczęło zajmować, ale ze względu na znaczenie jego firmy dla miejscowej gospodarki, dano mu spokój. Nawet wtedy, kiedy w czasie II wojny światowej, drodzy Państwo, kiedy w jego firmie zatrudniani byli polscy robotnicy, drodzy Państwo, to on starał się tak zorganizować pracę, żeby ci ludzie nie odczuwali tego, nie czuli się ludźmi drugiej kategorii czy robotnikami przymusowymi. Wszyscy to, którzy pracowali w tej firmie podkreślali, drodzy Państwo. Co też oficjalnym władzom niemieckim, nazistowskim, niekoniecznie się podobało. Drodzy Państwo, przychodzi rok 1945. Do miasta wkraczają oddziały Armii Czerwonej. Cała ta niemiecka wierchuszka, drodzy Państwo, mówiąc takim paskudnym językiem, prawda, stąd się ucieka.
Rogoziński tutaj pozostał, bo miał nadzieję, jak zresztą gdzieś tam później oświadczył, że zostanie uszanowane to, że on był Polakiem, że w jego firmie robotnicy byli traktowani jak ci obcy robotnicy, w tym także i rosyjscy, prawda, byli traktowani jak ludzie. Stało się nieco inaczej, drodzy Państwo. Ale tu jeszcze jedną rzecz muszę zaznaczyć. Rogoziński był człowiekiem, prawda, ubytym, znającym pewne sprawy i na wszelki wypadek. Co cenniejszy sprzęt, czy to pompy, czy to jakieś tam, prawda, urządzenia do prac, między innymi jakieś koparki, nie koparki, samochody, drodzy Państwo, to wszystko, co mógł, ukrył w jemu tylko znanych miejscach. Część nawet została tego sprzętu zatopiona. W każdym razie, kiedy wpadli tutaj Rosjanie, to oczywiście z jego firmy niewiele tam mogli coś wyszabrować. Natomiast rodzinę Rogozińskich, zajmowanego przez nich domu, to było przy wybrzeżu Władysława IV, później tam tam w rejonie, gdzie się ciepłownia jest, drodzy Państwo, oni zostali stamtąd wyrzuceni, przez jakiś czas w jakiejś takiej stróżówce mieszkali. To była jego mama, małżonka i dwójka dzieci, dwóch synów. Zostali wyrzuceni. No później, drodzy Państwo, jakoś tam się organizowali sobie to życie. Wobec tej rodziny, zresztą ze strony Rosjan, popełniono bardzo dużo niegodziwości, drodzy Państwo, już tam nie będę się wdawał w szczegóły, wiadomo jak to było wtedy. W każdym razie Rogoziński, drodzy Państwo, miał nadzieję, że kiedy przyjdą władze polskie, to się coś zmieni. No i zmieniło się. Jesienią 1945 roku do Świnoujścia wchodzą również przedstawiciele, w końcu grupa pełnomocnika rządu w celu objęcia tego miasta. Rogoziński już w 2-3 tygodnie po wejściu Polaków zgłasza się do Urzędu Pełnomocnika Rządu i przedkłada mu napisane piękną polszczyzną, drodzy Państwo, ołówkiem co prawda, ale piękną polszczyzną, zestawienie sprzętu, który on ma w tej swojej firmie i która gdzieś tam zostało pochowane, wskazując, gdzie to ten sprzęt jest, drodzy Państwo. No cóż, ten wykaz sprzętu zachowany jest dotychczas. Znajduje się w zespole akt Starostwa Powiatowego Wolińskiego w archiwum na Białej Górze, drodzy Państwo, można popatrzeć, że ten człowiek, który chodził do niemieckiej szkoły, a który polskość tylko z domu wyniósł, posługiwał się polską mową i pisownią, drodzy Państwo, znacznie lepiej niż niejeden ówczesny polski urzędnik, nawiasem mówiąc, drodzy Państwo. No więc ten sprzęt został przez władze polskie przejęty. W większości gdzieś tam do centralnej Polski trafił, drodzy Państwo, przez jakąś tam firmę. A Rogoziński jako zdrajca narodu, tak, drodzy Państwo, polskiego, i kapitalista w jednej osobie, został aresztowany i, drodzy Państwo, przez blisko półtora roku przenoszony był od jednego kryminału do drugiego, bo i w Nowogardzie siedział, prawda, i w Goleniowie. W międzyczasie jego mama zmarła, żona Juliusza, prawda, zmarła, a jego żona i dwóch synów zostali w ramach wywózki z granic Polski, zostali wywiezieni do Niemiec, no i trafili do brytyjskiej strefy okupacyjnej, konkretnie gdzieś tam w rejonie Hamburga, drodzy Państwo. W 1947 roku, pod koniec, Rogoziński wychodzi na wolność, jako że okazało się, drodzy Państwo, że on jest, no, także jest autochtonem. Tak władza ówczesna, drodzy Państwo, zaczęła traktować niektóre osoby, które, prawda, mogły się wykazać swoim polskim pochodzeniem albo
no, wykazać się chęcią przynależności do narodu polskiego. Jako że wtedy, w 1946 roku, drodzy Państwo, no, władze polskie wyszły z inicjatywą przyswojenia do narodu polskiego tak zwanych autochtonów, tych ludzi, którzy mając jakieś korzenie polskie, tutaj na tych terenach zamieszkiwali. Doszukano się tego, drodzy Państwo, na terenie naszego powiatu. Pamiętamy wtedy, gdy był powiat Uznam-Wolin. Drodzy Państwo, cała Wyspa Wolin wchodziła w skład tego. Około 200 osób, z tego na terenie Świnoujścia około 74. Ten stan pochodzi z 1949 roku. Byli tam wśród nich i faktycznie, tak jak Rogozińscy czy jeszcze ktoś tam, prawda, Polacy, ale też osoby, które z różnych względów no, chcieli zostać tutaj Polakami, jako że mieli własność tutaj, a to domy, sklepy i tak dalej, i tak dalej, a to własne kutry mieli, czy coś takiego, drodzy Państwo. No, a więc ze względów natury ekonomicznej. Inni, drodzy Państwo, pozostawali tutaj, bo weszli w związki małżeńskie z Polakami. No i w ten sposób, powiadam, około 200 osób znalazło się tutaj w powiecie. Wśród nich były takie, prawda, ja tutaj nawet odnotowałem sobie niektóre nazwiska, które no raczej nam wskazują na to, że te przynależność do narodu polskiego miała takie no, niebezinteresowne pochodzenie. Rodzina Berwanger, Krause, Cylke, Folkman, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale również, drodzy Państwo, z inicjatywy nawet polskiej, obywatelstwo polskie zostało przyznane i status autochtonów no, lekarzom niemieckim, dwóm, którzy się tutaj uchowali, no bo lekarzy brakowało, a no, ci Niemcy chcieli tutaj pozostać, to pozostali. I tak Alfred Trost, Ernst Fechner, dwaj lekarze, prawda. Również ten status autochtonów, drodzy Państwo, przyznany został na przykład fachowcom niemieckim, którzy zatrudnieni byli w stoczni tutaj rybackiej i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, jednym słowem, no, nawet, co zadziwiająca sprawa, drodzy Państwo, status autochtona z pochodzeniem polskim, nie wiadomo skąd, został przyznany artyście plastykowi von Zetwitz. Był taki, mieszkał w Międzyzdrojach, drodzy Państwo. Czy też nawet pani hrabini Ponset Prebendowska, która, drodzy Państwo, była w młodości damą dworu na dworze cesarzowej Augusty. Jakoś to się, prawda, w tamtych sprawach mieściło. Otóż dla celów też, drodzy Państwo, jakichś takich politycznych, utworzone zostało Stowarzyszenie Autochtonów tutaj, również na terenie naszego powiatu. Prezesem był niejaki pan Cieśliński, prawda, sekretarzem pani właśnie wspomniana Berwander, a skarbnikiem, jak pamiętam, był ksiądz Jaworski, który był księdzem przy klasztorze tamtejszym, drodzy Państwo. Do tego właśnie też związku należał wtedy Rogoziński po wyjściu z kryminału. No i on między innymi został nawet delegowany przez Związek Autochtonów, drodzy Państwo, do Rady Powiatowej Rady, która to wówczas narodowej, która została powołana. No i w tej Radzie przebywał do 1949 roku, w którym to roku pan Rogoziński umarł, drodzy Państwo. No, czy na tym bym nie chciał skończyć jeszcze tej historii. Drodzy Państwo, w 1993 roku udało mi się poprzez znajomych, których miałem
wśród byłych świnoujścian zamieszkałych w Niemczech Zachodnich, wówczas tak się mówiło, drodzy Państwo, jeszcze otóż udało mi się nawiązać kontakt z dwoma braćmi rogozińskimi, którzy zamieszkiwali już wtedy w Hamburgu, no i nie nazywali się już wtedy Rogoziński, tylko von Rogo. To byli dwaj bracia i ani jeden, ani drugi nie przejawił, drodzy Państwo, ochoty na to, żeby na przykład odwiedzić miasto Świnoujście, czy coś takiego, czy ewentualnie pomóc, w ustaleniu jakichś faktów historycznych związanych z ich rodziną. Mieli jakiś taki uraz, drodzy Państwo, do naszego społeczeństwa. Drodzy Państwo, ślad po Rogozińskich, taki stały, to jest na cmentarzu. Znajdujemy w postaci tego wielkiego obelisku, który tam się znalazł jako pierwszy w tym, nazwijmy to, cmentarzyku po niemieckim. To właśnie postawiliśmy pierwszy, to ten kamień Juliusza Rogozińskiego, drodzy Państwo. I to jest taka trwała pamiątka po tej rodzinie. Tu od razu jedna uwaga. W Świnoujściu, tam w okolicy kapitanatu, drodzy Państwo, jest uliczka, którą nosi imię Rogozińskiego, ale to nie jest związana z tym Rogozińskim. Ta uliczka związana jest z osobą znanego badacza Kamerunu, geografa, podróżnika Scholz Rogozińskiego, który pochodził z Kalisza i właśnie jako młody człowiek bardzo zaangażował się, drodzy Państwo, i finansowo, i życiowo w badaniach Kamerunu. Nawiasem mówiąc, był on stryjecznym bratem naszego tutaj Juliusza Rogozińskiego. No cóż, drodzy Państwo, losy tych dwóch rodów były różne. Scholz Rogoziński miał to szczęście, że się nie spotkał w swoim życiu ani z radzieckim sołdatem, ani z polskim ubowcem. To, co stało się udziałem polskiej rodziny Rogozińskich. Dziękuję serdecznie Państwu. Do usłyszenia i do zobaczenia wkrótce.